elektroniczne gówno. Od tego elektronicznego gówna to ja zaraz dostanę erata. Człowiek przez 20 lat palił paczkę klubowe. Dymił jak kominy, koks i siarka. To nie, medycyna odebrała mu ostatnią radość życia. Dorwał mnie taki lekarz i mówi: panie Zygmuncie, jak pan będzie dalej tyle palił, to pan umrze. Myślę, debil, kto mu dał dyplom. I on dalej do mnie mówi: ne. Papierosa niech pan sobie zapali, tam nie ma substancji smolistej. A przecież mi właśnie o substancje smoliste chodzi. Ja czasami na dach wchodzę, żeby sobie trochę papy uskrobać. W kakale do późnej moczę. A jaka moc? Czego? Likwidu? 1500. Dorzucam tam koksu i siarki, żeby było mocniejsze. Żeby coś śmierdzącego czasem zapalić, to ja tę gąbkę z kanapy wyskrobuję. Żeby cokolwiek zajarać, to ja już ze szczylami od siebie bloku tę marihuanę jara. Ale to nie pomaga. Ale nie o tym. Witam na promocji mojej najnowszej książki. Jak ja się nazywam? To po co przychodzą na spotkanie, jak nie wiedzą z kim? Otóż, moja najnowsza książka naturalnie jeszcze nie jest gotowa. Pracuję nad nią intensywnie. Pół roku. Będzie to 500-stronicowa epopeja społeczna pod tytułem Ale bym zajarał. W podtytule Kurwa mać. Teraz przeczytam jeden fragment, który już jest gotowy. Sekundę, gdzieś tu już jest. Już go prawie mam. W dupie tam nic nie napisałem tak naprawdę. Siedzę po nocy. Naparzam w klawiaturę. Ja nie mogę jarać, to nie będą mędy spały. Nie ma książki. Harry'ego Pottera sobie poczytajcie. Nie będzie wielkiego dzieła. Są pytania? To dobrze. To odpowiem na to pytanie, co mi zawsze zadają. Nie, nie da się z tego wyżyć. Nawet autor mojej klasy musi dorabiać, chałturzyć w reklamie. Te ostrzeżenia na pudełkach papierosów to ja pisałem. Na przykład takie napisałem. Palenie powoduje raka i chuj. Ale mędy z Marlboro nie znał, nie wzięły. Nie znają się na sztuce reklamy. No i tak będziemy siedzieć teraz. Nie ma książki. Ale ja też jestem poetą. To zapewne wszyscy wiecie. Mogę wyrecytować jeden ze swoich sławnych wierszy. Domyślam się, że skoro przyszli, to tutaj są sami miłośnicy mojej twórczości, że wszyscy mnie znają. Jeszcze mi cieknie z tego. Badziew za 20 zł. Cała sprzedaż z poprzedniej książki. Który wiersz by chcieli usłyszeć? Pierwszy. Oczywiście. A przypomnie mi pan tytuł? Zgadza się, ten wiersz nosił tytuł Nie pamiętam. Ja już nic właściwie nie pamiętam, bo moja pamięć to jest taka menda. Wszystkie wspomnienia przede mną spieprzają i się po różnych regionach mózgu chowają. A najgorsze są wspomnienia, które czasami prowadzą mnie do ociemnienia, bo w tych wspomnieniach ja ciągle trzymam w gębie papierosa. I się nim jaram jak panna, co dostała duży posag.
jak nastolatka, która spinkę z My Little Pony ma we włosach. Jak państwo widzą, ja ten wiersz do współczesności dostosowuję. I on się wcale nie psuje. Dziękuję, to było wszystko. Muszę powiedzieć, że bez tego jarania to jeszcze jakoś przeżyję. Dobrze, że mi te lekarskie mędy nie zabroniły brać kokainy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tutaj zaskoczenie, ja też mam fanpage'a. Jego eminencja Tomasz Biskup. Możecie sobie polubić. Dziękuję bardzo.